Jednym z częściej zadawanych przez Was pytaniem jest to o świadomość śródoperacyjną, czyli o obudzenie się w trakcie zabiegu operacyjnego. Postaram się ten temat omówić w miarę kompleksowo. Czy to się może wydarzyć? Tak, to się może wydarzyć, ale bardzo, bardzo rzadko. Statystyki mówią o takim generalnym ryzyku 1 na kilkadziesiąt tysięcy znieczuleń. I na czym to polega? Bardzo, bardzo różnie. W tym biegunie mamy taką sytuację, której ja bym raczej nie zaliczył do świadomości śródoperacyjnej, ale wiem, że część z was pewnie tak by to potraktowała. Mamy na przykład znieczulenie podpajęcznówkowe, czyli w kręgosłup to od pasa w dół i to jest główne znieczulenie. I gdyby tylko na tym poprzestać, to pacjent nie czuje bólu i można ten zabieg przeprowadzić. Natomiast ja często pytam, czy oprócz tego znieczulenia głównego, podpęcznówkowego, które pan pani dostała. To chce pani oprócz tego spać? No i wtedy możemy się umówić, tak, ja chcę spać, dajemy leki, pacjent sobie zasypia i może się w trakcie zabiegu obudzić na chwilę, bo te leki przestaną działać, wtedy się pytamy, dalej chce pani iść spać? No chce i pacjent dalej idzie spać, ale go nie boli. To nie jest problem. Główne znieczulenie działa, mimo tego, że pacjent. Na chwilę się obudził. Może być oczywiście taka sytuacja, że pacjent absolutnie nie chce się obudzić. Dobra, mam znieczulenie podpęcznówkowe, ono działa, nie boli mnie, ale ja chcę całość przespać, nie chcę się ani na sekundę obudzić. Taka opcja też jest, ale jest troszkę trudniejsza technicznie, troszkę mniej bezpieczna, bo dokładamy jednak głębszego znieczulenia. Jeśli taką kategoryczną prośbę kiedyś dostanę, to się mocno nad tym zastanowię, będziemy rozmawiać na ten temat. No, ale możemy też mieć sytuację z drugiej strony, czyli mamy znieczulenie ogólne, pacjent ma spać, ale budzi się w trakcie zabiegu i go boli. Taka sytuacja jest ekstremalnie rzadka. Dlaczego? Dlatego, że my w anestezjologii jesteśmy trochę jak piloci. Najtrudniejszy jest start i lądowanie. W trakcie lotu, wtedy, kiedy chirurg pracuje, sytuacja z naszej strony jest w miarę stabilna. Niewiele się zmienia. I kiedy my już mamy ustabilizowaną sytuację, znieczulenie w odpowiedniej głębokości, wtedy chirurg zaczyna operować i musiałoby być to strasznie, strasznie pechowa sytuacja, żeby coś takiego się wydarzyło w trakcie znieczulenia, w trakcie tego okresu stabilnego. To, co może się wydarzyć częściej, to zapamiętanie przez pacjenta momentu rozpoczęcia znieczulenia albo jego zakończenia. Na przykład ktoś pamięta, że czuł, że już mu ciężko nabrać powietrza, a jeszcze nie śpi albo pamięta moment zakończenia znieczulenia i wyciągnięcia rurki intubacyjnej. Ale oczywiście staramy się, aby i początek i koniec znieczulenia był dla pacjenta jak najgładszy i jak najmniej zapamiętany. Bo smutna prawda jest taka, że dobra robota anestezjologiczna pozostaje niezauważona.